Cześć, tu Kasia Nowa. Jesteśmy właśnie na planie klipu do mojego nowego singla. Akcja klipu dzieje się w Starachowicach, w hotelu Senator. Jest to o tyle fajne, wyjątkowe miejsce, ponieważ tak naprawdę wszystkie plany kręcimy tutaj we wnętrzach tego hotelu. Jestem ogólnie bardzo szczęśliwa, ponieważ udało nam się namówić znane nazwiska, m.in. Olgę Borys, Agnieszkę Kawiorską, Joannę Majstrak, również detektywa Arkadiusza Andałę. Ze mną jest właściciel hotelu Senator w Starachowicach, gdzie dzieje się cała akcja klipu. Jak tylko usłyszałem, że będzie poruszona tak ważna kwestia, stwierdziłem, że musimy się w to zaangażować, musimy pomóc i dlatego zaproponowałem, żeby teledysk był kręcony u nas w hotelu. Generalnie rzecz biorąc, jeśli możemy pomóc w jakikolwiek sposób i możemy uświadomić ludziom problemy, z którymi da się sobie poradzić, to trzeba to zrobić i właśnie taki jest cel tego teledysku i całej tej akcji. Wzięłam w tym udział, ponieważ uważam, że to jest ważne, żeby zwracać uwagę na ten problem, żeby uczynić go dostrzegalnym, żeby po pierwsze reagować, kiedy sami widzimy jakąś taką podejrzaną sytuację. Nie wszystkie kobiety i dziewczyny mają taką świadomość, że w takiej sytuacji mogą się zwrócić o pomoc, na przykład właśnie do Fundacji La Strada, zadzwonić pod numer alarmowy. Warto jakby zwracać uwagę na jakieś takie sygnały ostrzegawcze, gdzie coś jest nie tak, gdzie sytuacja wygląda podejrzanie i wyczuwamy, że może się to źle skończyć. Uważam, że ta kampania przyczyni się i ten klip do zainteresowania społeczeństwa, też młodzieży, do zwrócenia uwagi na patologię, jaką jest uprowadzenie ludzi, często też kobiet. Kampanię wspiera Fundacja La Strada i mam nadzieję, że ona dotrze do jak najszerszego kręgu osób. W ramach tej akcji chcemy ostrzegać młodych ludzi, młode dziewczyny przeważnie, przed niebezpieczeństwami, jakie niestety na nie czyhają, a my tutaj aktorzy, artyści jak Kasia i wszyscy, którzy bierzemy udział w tym teledysku, my chcemy wesprzeć całą akcję i powiedzieć, że nigdy nie wolno tracić nadziei, że zawsze znajdzie się ktoś, kto może nam pomóc i wciągnąć do nas pomocną dłoń. Słuchajcie, czekajcie na ten klip, warto.